Dobra, to wam wytłumaczę, no bo ta walka się posypała, że tak powiem. Zaraz zobaczę ten feeling. Dzięki za trzy dychy. Się posypała ta walka i jak ja byłem w Bułgarii, to było tydzień temu, no to było powiedzmy 7-8 dni temu, zadzwonili do mnie. Nie powiem wam z kim, nie powiem wam ten, ale no, że chcą jakieś mocne zastępstwo. I ja powiedziałem, to poczekajcie chwilę, bo kurwa, powiem wam, że wtedy w tej Bułgarii to... No, zadzwonili też wieczorem, to my już inne rzeczy robiliśmy. Mówię, to poczekajcie, ja pomyślę, nie? Więc no, tylko że ja na początku zrozumiałem, że to ma być 20 listopada, nie? Że to nie ma być teraz na Fame 11, tylko na Fame 12. No i się zadzwoniłem się zapytać trenera, to jest w sumie jak to widzi. No mówi, no kurwa, że na ten listopad to tak o. No na ten listopad to tak o, bo w sumie mało czasu jest. Tam bodajże były lekko ponad 2 miesiące, nie? No, a potem się okazało, że to właśnie jest z tego 2 października. I tak kurwa, i miałem bardzo duży dylemat. Miałem bardzo duży dylemat, bo patrzcie, bo z jednej strony, jeśli ja bym wyszedł do walki, wiedząc o tej walce 2 tygodnie przed, to nawet jakby mi tam kurwa kręgosłup złamali, to nikt by kurwa nie mógł mieć żadnych pretensji, nie? Bo wiesz, zagrałem na komputerze i paliłem papierosy i sobie poszedłem na 3 treningi i sobie poszedłem do walki. Ale uznałem, że to takie kurwa będzie nie okej w stosunku do, no do ludzi, którzy te pay-per-view będą kupować. No bo kurwa, no jak... Wyobraź sobie, że ty byś te wydał te 3 dychy, ty byś se wydał te 3 dychy tylko po to, żeby zobaczyć i byś na przykład chuja zobaczył, nie? Albo jakiś tam, jakąś taką totalną żenadę. No to kurwa, wyszedłem z założenia, że to nie będzie w porządku wobec ludzi. A poza tym też chujowo potem mieć taką łatkę ziomka, co, bo to, że ty miałeś tam kurwa 2 treningi, to wiesz, nikt nie będzie o tym pamiętał, nie? Będą pamiętać, że nie wiem, że na przykład mało potrafiłeś. Ja nie twierdzę, bo kurwa, no, mógłbym wygrać, nie? No kurwa, zawsze można wygrać. No ale byłoby to utrudnione, nie? I tak potem stwierdziłem sobie, no to w sumie jak już rozważam bicie się, to mogę się bić. I negocjowałem przez ostatni tydzień z 3 innymi federacjami. I szybko się dowiecie, co jest 5. Nikoś płacze? Kurwa, no wiesz, jak to jest. Karol przesyła.